Małopolskie. Małopolskie TV, Małgorzata Karańska. Jesteśmy na konferencji Kobiecość niejedno ma imię. Rozmawiam z Miss Polski 2012 Katarzyną Krzyszowską. Witam serdecznie. Oraz finalistką Miss Nastolatek, również Polski. Witam serdecznie. Słuchajcie, Diano, czy ty zadebiutowałaś dzisiaj jako modelka? Może od Diany zacznę najpierw. Bo Kasia chyba już brałaś udział, tak? W pokazach mody. Tak, tak, ale myślę, że Diana też na pewno już Diana jest brałaś sprawiona. Już, czy to jest twój debiut? No powiedzmy, że to jest taki drugi. Bo brałam u pani Grabowskiej jeszcze. Kasiu, ty jako Miss Polski 2012, jakie byś udzieliła rady swojej następczyni? Bo jesteście bardzo zbliżone w typie urody. Tak, obie jesteśmy dosyć podobne, czasami nawet nas mylą. Ogólnie rady. Ja myślę, że Diana doskonale sobie radzi i ona wie, co ma robić i w przyszłości wyrośnie z niej na pewno jeszcze bardzo ciekawa postać. Myślę, że wszystko przed Dianą, bo jeszcze jest bardzo młodziutka, także radzi sobie świetnie, tutaj nie potrzeba żadnych rad. A Kasiu, ty, jeżeli chodzi o wybory Miss Polski 2012, zastanawiałaś się, czy dalszą drogą iść właśnie tą Miss, jednak zdecydowałaś się, że poszłaś tą drogą. Nie żałujesz tej decyzji? Nie, absolutnie tej decyzji nie żałuję. To była jedna z najlepszych decyzji w dotychczasowym moim życiu. Oczywiście przyczyniły się do tego osoby trzecie, takie jak rodzina i inni znajomi, którzy pomogli mi zadecydować o tym, żeby ten los mój tak się potoczył, a nie inaczej. A Diano, dla ciebie, czym były te wybory? No na pewno było jakimś przeżyciem, doznaniem. Dużo się nauczyłam. Poznałam naprawdę świetną osobę, w tym również Kasię. No i nie wiem, wspomniałam na całe życie. Dzisiaj jesteśmy na konferencji Kobiecość niejedno ma imię. Czym jest dla ciebie kobiecość? Ja uważam, że każda kobieta nosi w sobie kobiecość. Każda jest kobieca. Każda ma w sobie coś innego, coś, co trzeba odkryć. Niektóre kobiety są troszeczkę w sobie zamknięte, troszeczkę skryte i takie konferencje pomagają im się otworzyć. Pomagają im wyjść do ludzi i rzeczywiście pokazać to, co w środku w nich drzemie. I uważam, że każda z kobiet ma w sobie po prostu kobiecość. A dla ciebie, Diana? No w sumie Kasia już chyba powiedziała wszystko. To takie spotkania to naprawdę mogą dowartościować kobiety. Kasiu, ostatnio widzieliśmy twoją pierwszą wystawę, taką otwartą w Krynicy. Powiedz coś, co cię zainspirowało? Tam widzieliśmy Audrey Hepburn i Marilyn Monroe. Tak, dokładnie. Uważam, że to też nawiązuje trochę do kobiecości. Tak naprawdę dwa różne typy, ponieważ Audrey jako piękna, wysoka brunetka, Marilyn jako szalona blondynka. Obie w jakiś sposób się uzupełniają, obie są kobietami sukcesu i myślę, że warto brać z nich przykład. A co u Diany? No, nie wiem. Jakie następne są twoje projekty? W czym będziesz uczestniczyła? Matura. Na razie... Matura to za rok, tak. Na razie nagrywam tą szkołę w TVN-ie. Cały czas już mam całą obsadę, więc jak będzie wątek mojej klasy, to oczywiście ja tam wystąpię. No i tak samo będzie ten projekt Jara i Zośkę, który robi Tomasz Król, tak, mój sąsiad. Także on jest w toku. A jeżeli chodzi o Kasię, następne twoje jakieś... Oj, bardzo imprezy? Dużo planów. Bardzo dużo planów. Ogólnie bardzo silnie działam przy kolejnych wyborach Miss Polski, które odbędą się w tym roku w Krynicy Zdroju. Dlatego tutaj jakby angażuję się bardzo mocno w ten projekt, który jest zapoczątkowany przez, teraz prowadzony troszeczkę przez firmę Humanoe z Nowego Sącza. Jest to firma szkoleniowa, która świetnie sobie radzi, ma fantastyczne, innowacyjne pomysły na ten projekt. Na pewno będzie to coś nowego, coś niespotykanego. Dodane to jako tytuł ekologiczny, zdrowotny, troszkę edukacyjny, ponieważ wszystkie finalistki, bo mówimy tutaj o finale, będą edukowane pod pewnym kątem szkoleniowym, dostaną swojego szkoleniowca, który będzie je naprowadzał na swoje przyszłe zawody, będzie uwydatniał te wszystkie talenty i te wszystkie rzeczy, które mogą się przydać do późniejszej pracy, między innymi do pracy w IT. Czyli powtarzamy, to nie jest plotka, wybory Miss Polski będą w Krynicy. Dokładnie tak. Już myślę, że mogę otwarcie o tym powiedzieć. Otwarcie można powiedzieć. Wczoraj brałaś udział w wyborach Miss Studentek.
tak? Znaczy brałam udział, ogólnie zasiadałam w jury. Z jury, tak. Tak, dokładnie. To chciałam powiedzieć właśnie. Myślę, że tutaj studenci zwrócili się z taką prośbą właśnie do organizacji Humaneo, z którą współpracuję, już wcześniej wspomniałam. I ta współpraca się tak właśnie jakoś bardzo fajnie nawiązała. Zresztą studenci są bardzo, bardzo specyficzni. To są młodzi ludzie, którzy chcą się rozwijać i którzy chcą próbować już coś organizować. Ja bardzo mocno wspieram takie rzeczy i uważam, że im więcej takich różnych ciekawych inicjatyw, tym lepiej. Szczególnie w naszych rejonach. Macie to wspólnego, oprócz urody, to, że pochodzicie z wielodzietnych rodzin. Tutaj Diana ma siedmioro rodzeństwa chyba. Nie mogę się nigdy doliczyć, a Kasia ma ile tam? Nas jest czwórko. Tak, czwórko. Czy dzięki temu łatwiej iść robić karierę może? Na pewno tak. Myślę, moje, to wsparcie większe, tak. Siostry, brata, mamy. Kasia, tak, też potwierdzasz to? Jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o wsparcie rodziny, o wsparcie rodzeństwa. Jest to niesamowicie ważny czynnik do tego, żeby działać, żeby przejść do przodu, a takie wsparcie jest, no tutaj Diana już poświadczy z taką ilością rodzeństwa, że to jest naprawdę najważniejsze. Zresztą cały czas tutaj coś opowiada, co tam u nich w domu się dzieje. To są niesamowite historie i myślę, że warto brać przykład. Bo poznałyście się kiedy, Kasiu? Myśmy przy w sumie wyborach Miss Małopolski. Tak, ja poznałam pierwszy raz Dianę, tak. Czy Diana będziesz chciała pójść w ślady Kasi? No już. Za kilka lat. Rozmawialiśmy o tym na backstage'u. Myślę, że tak, ale na pewno w wyborach Miss Polski, tak, już wtedy tak, dorosłych. Tak, za jakoś 2 lata, bo za rok mam maturę, więc raczej nie. Ale myślę, że za 2 lata. Na spokojnie, masz rację, nauka najważniejsza. Ja popieram jak najbardziej, na spokojnie, później można... Czyli studia, tak jak Kasia. Kasia, ty w tym roku kończysz, tak? Tak, już skończyłam. Już skończyłaś? I jak obrona? Bardzo dobrze, dziękuję. Jaką pracę zaprezentowałaś? To pracę jakieś prezentowałyście? No ogólnie temat jest troszeczkę... skomplikowany, brzmi degrengolada w świecie postmodernistycznym. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zawsze można wygooglować i posprawdzać, co tam można znaleźć takiego na ten temat. I twoje prace już będzie teraz od tej pory można oglądać, tak? Bo myślę, że tak, ale one cały czas są gdzieś w toku, ponieważ no wiadomo, edukować chcę się dalej i składam te wszystkie moje prace też dalej. Ja postaram się też w tym jakoś bardziej czynnie działać. Zresztą próbuję angażować też wszystkich moich znajomych z uczelni, żeby to nie było tak, że jestem sama, chciałabym pokazać jeszcze inne talenty, które gdzieś tam drzemią. Myślę, że wystawa również w Krynicy troszeczkę się ubogać niebawem o kolejne jakieś 4 osoby, które bardzo chciałabym gdzieś tam wystawić, więc myślę, że to wszystko się będzie fajnie rozwijało. Jak tylko człowiek będzie miał czas, to można wszystko. Może na zakończenie 2 słowa od Miss Polski i polski nastolatek dla widzów Małopolskie TV. To może serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów Małopolski TV. Diana. Kasia. Kolejnym naszym gościem jest pani Katarzyna Krzyszowska. Dzisiaj mogę powiedzieć, że była Miss Polski, już się wspomniałem, że nadal piękna. W 2012 roku wygrała ten konkurs. I chciałbym, Kasiu, żebyś się podzieliła z naszą audiencją, co w trakcie tego konkursu, co było dla ciebie największym wyzwaniem? Co spowodowało, że możesz powiedzieć, to jest naprawdę kawałek sukcesu, to jest fajne doświadczenie? Ja z perspektywy czasu, w dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że to jest fantastyczne doświadczenie dla takiej osoby, szczególnie która pochodzi z mniejszej miejscowości, bo ja pochodzę tutaj niedaleko z Krynicy Zdroju. Wiadomo, że do stolicy jest mi troszeczkę daleko, więc każda taka sytuacja jednak uczy, daje jakieś doświadczenia na przyszłość. Jest to na pewno szeroki kontakt z różnego rodzaju ludźmi. Z ludźmi bardziej otwartymi, mniej otwartymi, bardziej znanymi, mniej znanymi, z różnego rodzaju kobietami, które są naprawdę wartościowe. I śmiało mogę powiedzieć, że wszystkie osoby, które spotkałam na swojej drodze, będąc przy konkursie Miss Polski, dały mi jakąś taką siłę, jakąś moc do tego, co mogę tworzyć na swoją przyszłość. Jakoś moja przyszłość jest kreowana teraz w jakiś sposób. Ja ją dopiero ulepiam z takiej plasteliny. I ta rzeźba dopiero powstanie. Podejrzewam, że kiedy będę już w wieku, tak jak tutaj pani obok, z wielkim doświadczeniem, w wieku 70 lat będę mogła powiedzieć coś więcej na temat tego, jakie te przygody w moim życiu mnie nauczyły. Na razie
przygoda z Miss Polski jest jedną z takich większych, które przeżywam emocjonalnie w jakiś sposób. No i jest to niesamowite doświadczenie, jest to też swego rodzaju odwaga i każda z dziewczyn, które startuje jednak w takich konkursach, które później bierze na siebie jakiś obowiązek, bo to wiąże się z jakimś obowiązkiem, doświadcza pewnych rzeczy, które później się odzwierciedlają w przyszłości. A powiedz nam, czy w momencie, kiedy stałaś na scenie, usłyszałaś, że to ty wygrałaś, że to ty będziesz teraz reprezentować Polskę, czy może w tym momencie, czy może następnego dnia było tak, że stwierdziłaś, ok, osiągnęłam to, no to no już wystarczy, już usiądę. Teraz poczekam. Czy było coś, co może spowodowało, że dalej chcesz się rozwijać, masz jakieś idee? Jak to było wtedy? Jak to było w momencie, kiedy osiągnęłaś ten sukces, na który się tak długo starałaś? W momencie, kiedy usłyszałam, że zostaję z Polski, no to był taki moment niewierzy, to nie jest niemożliwe. To się nie zdarza takim ludziom jak ja. Ale później, kiedy to wszystko do mnie dotarło tak naprawdę, to dało mi jeszcze większego powera do tego, żeby działać dalej. I wcale na tym nie poprzestałam, nie zamierzam poprzestawać na żadnych swoich jakichś osiągnięciach. Wręcz przeciwnie, chciałabym działać dalej. I w momencie, kiedy osiąga się jakieś sukcesy, można też pomagać innym ludziom, którzy wyciągać ich z pewnych rzeczy, z pewnych takich miejsc, w których się może zatrzymali, a może potrzebują jakiejś pomocy. Wielu znajomym już pomagam i będę pomagać cały czas. Oni później odwzajemniają swoją pomoc i również to wszystko działa w dwie strony. Jest to niesamowite uczucie i niesamowity czas, który się później przeżywa. Nie wiem, po prostu spotkało mnie takie szczęście. Nie zamienisz tego doświadczenia na żadnej. Nie zamienię. Nie mam możliwości poznawania tam nowych, fantastycznych ludzi. Będąc tutaj również poznaję niesamowite kobiety, które dają mi kolejną siłę do tego, żeby jednak działać dalej i żeby się nie zatrzymywać na pewnym etapie. Tą siłę przekazuję kolejnym kobietom, takim jak nie wiem, moja mama, moje siostry, moja babcia, no bo jednak to moja rodzina też jest dosyć spora. I to jest ważne. Ja myślę, że ważne jest przekazywanie takiej pozytywnej energii, ważne jest korzystanie z takich dobrodziejstw, które pozwalają nam w jakiś sposób rozwijać się. Najważniejsze jest się cały czas rozwijać i tak jak tutaj pani powiedziała wcześniej, ten artystyczny jakiś piękny obraz stworzyć, a nie jakiś kiczy pochowy ze swojego życia. Dziękuję bardzo.